I tak wędrujemy tym jedwabnym szlakiem z Szanghaju przez Samarkandę do Kijowa. Studio Kijów, Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie. Ciągle na Łodzi, ciągle Łódź przycumowana niedaleko centrum Kijowa. Czy tak? Nie, teraz troszeczkę inaczej. Jestem w samym centrum Kijowa, ale już nie na Łodzi, a jestem właściwie w sercu Kijowa. Łączy mnie z Łodzią nazwa, bo wcześniej byłem na Łodzi, która się nazywała Bohdan Chmielnicki, a teraz akurat jestem w apartamencie, który przy ulicy Chmielnickiego, przy domu, w którym, który należy do Witalija Kliczki, czyli do obecnego prezydenta Kijowa, byłego boksera i potężnego właściciela kijowskich nieruchomości. Może jest nadzieja, że nie spotkasz Witalija na klatce schodowej i nie będziecie mieli możliwości powiedzenia sobie dzień dobry. Na mojej klatce schodowej nie, ale tutaj rozmawiałem z osobą, która zajmuje się tym lokalem, w którym teraz przebywam i podobno Witalij Kliczko bardzo często tutaj się pokazuje. Ja chodziłem w pobliżu o różnych porach dnia i nocy. Na razie Witalija Kliczki nie spotkałem, chociaż już parę razy miałem okazję rzeczywiście w przypadkowych okolicznościach prezydenta Kijowa spotkać. Na przykład na Włodzimierskiej Górce, gdzie realizowany był taka najnowszy pomysł i inwestycja Kliczki, czyli szklany most. Kliczko przyjeżdżał, osobiście doglądał, jak wygląda budowa, jak postępują prace. Przez cały rok można było go tam spotkać. Podobno też na Włodzimierskiej Górce biegał, tego akurat nie widziałem. Porusza się zawsze w otoczeniu ochrony swoich współpracowników, ale nie było też problemu, żeby z nim porozmawiać. Akurat wtedy, gdy go spotkałem w środku w nocy, nie miałem możliwości nagrywać go, ale przypomnę, że już kilka razy Witalij Kliczko też na naszej antenie się pojawiał. To prawda, ale dziś porozmawiajmy o wielkim programie prywatyzacyjnym, który jest realizowany na Ukrainie, między innymi dopuszczenie do wolnej sprzedaży ziem ukraińskich. Kwestia sprzedaży ziemi oczywiście pojawia się od wielu lat na Ukrainie. Kiedyś w ubiegłym roku, i myślę, że ten artykuł w Kurierze Wnet cały czas można znaleźć, dokonywaliśmy takiej dużej analizy dotyczącej rynku sprzedaży ziemi. Faktycznie w tym roku, do końca tego roku, powinno być zniesione moratorium na sprzedaż ziemi. To moratorium cały czas obowiązuje. Jak dojdzie do zniesienia moratorium, to wcale nie oznacza, że wszyscy już będą mogli na tym rynku ziemi na Ukrainie się odnaleźć. Nie wszyscy będą mogli ją nabywać. Ograniczenia będą dotyczyły przede wszystkim obcokrajowców. Obcokrajowcy jeszcze nie będą mogli kupować ziemi przez 5 lat na Ukrainie. Chodzi o to, żeby ochronić właśnie ukraińskich posiadaczy ziemi, przede wszystkim tych drobnych posiadaczy ziemi. Chociaż ci obcokrajowcy, którzy mają zarejestrowane firmy na Ukrainie, które zajmują się agrobiznesem już od 3 lat, w tym obrocie ziemi będą mogli uczestniczyć. Według prognoz hektar ziemi na Ukrainie ma kosztować około 2000 dolarów. Sprawdziłem, ile hektar ziemi kosztował średnio w Polsce w ostatnim kwartale ubiegłego roku. U nas ta cena wynosiła ponad 45 tysięcy złotych, czyli no co najmniej kilkukrotnie, prawie około pewnie chyba 8-krotnie więcej niż to, co jest prognozowane na Ukrainie. Najwyższe ceny hektara ziemi na Ukrainie będą w obwodach połtawskim, czerkaskim, winnickim. Oczywiście tam są najlepsze jakości grunty, te wręcz mityczne czarnoziemy, ale też największa konkurencja, najwięcej zainteresowanych kupieniem ziemi. Najtańsza ziemia ma być w obwodzie chersońskim i na Wołyniu, czyli akurat na Wołyniu to w pobliżu bezpośrednio Polski. Ceny gruntów będą się też różnić w zależności od tego, czy nabywcami będzie osoba fizyczna, czy osoba prawna. To będzie z kolei związane ze stawkami podatkowymi. No ale to nie jest tak prosto, bo o ile jest zapowiedź, że to moratorium ma zostać zniesione do końca roku, jest już przygotowany projekt ustawy w Radzie Najwyższej, to jest zresztą 11 projekt ustawy dotyczący zniesienia moratorium na Ukrainie, to ten projekt, jak i poprzednie, nie budzi społecznej akceptacji. Gotowość do sprzedaży ziemi deklaruje w tym momencie 16% obecnych właścicieli PAI. To takie sformułowanie dosyć ciężkie i ciężko przetłumaczalne i ciężko zrozumiałe w naszych warunkach. Ten PAI to oznacza właściwie udział w ziemi. Te udziały w ziemi ukraińscy rolnicy otrzymali po tym, jak zostały właśnie w pewien sposób rozparcelowane kołchozy. Każdy z mieszkańców danego terenu otrzymywał taki udział w tym kołchozie. Przez długi czas zresztą nie wiadomo, gdzie ten udział bezpośrednio fizycznie był, czyli rolnik do końca nie wiedział, gdzie jest jego ziemia.
później dzięki reformie wprowadzonej przez Julię Tymoszenko okazało się, że jest to już bardziej identyfikowalne, ale sprawa cały czas pozostaje skomplikowana, jeśli chodzi o właśnie rozpoznanie własnej ziemi, zrozumienie, gdzie jest ten hektar ziemi, który należy do tej osoby bezpośrednio mieszkającej na wsi, ale no tak czy inaczej, te osoby, które mają prawo korzystania z tego paju, no, pośród nich tylko 16% w tym momencie deklaruje, że jest zainteresowanych sprzedażą ziemi, a ponad 50% respondentów w ogóle nie chce w tym roku zniesienia moratorium na sprzedaż ziemi. Przypomnę, że 14 października, kiedy na Ukrainie odbywała się akcja m.in. niekapitulacji, to wtedy też ukraińska partia Swoboda zrobiła potężny marsz, który z kolei głównym jego hasłem było nie dla sprzedaży ziemi. I w tym marszu brali udział przedstawiciele osób, które zajmują się produkcją rolną na Ukrainie i w dużej części oni opowiadają się jednak przeciwko zniesieniu tego moratorium. Według biura prezydenta jednak sama kwestia sprzedaży ziemi, przede wszystkim według tej nowej ustawy, która jest proponowana w Radzie Najwyższej, ma doprowadzić do wyprowadzenia rynku ziemi z szarej strefy. Bo rzeczywiście teraz, pomimo tego, że teoretycznie nie ma sprzedaży ziemi, to jest rzeczą powszechną, że jednak rynek obrotu ziemią jest, ale on jest w szarej strefie. A jednocześnie wyprowadzenie go z szarej strefy ma też umożliwić pozyskiwanie osobom chcącym nabyć ziemię, pozyskiwanie kredytów na zakup ziemi, no bo ukraińscy drobni właściciele raczej nie dysponują środkami finansowymi, które umożliwiłyby koncentrowanie ziemi, skupowanie ziemi, prowadzenie produkcji rolnej na większe areale. I oczywiście to też jest jeden z kontrargumentów do zniesienia moratorium. Zwraca się uwagę, że po prostu tu ziemię na Ukrainie będą mogli kupić ci, którzy mają najwięcej pieniędzy, czyli dodatkowo wzmocni to oligarchów. A najwięcej pieniędzy mają z jednej... Czy słyszysz mnie? Tak, najwięcej pieniędzy mają z jednej strony Chińczycy, z drugiej strony być może wielkie koncerny niemieckie, czy amerykańskie, czy kapitał chiński inwestuje w czarnoziem na Ukrainie. To też jest jeden z tych tematów, który wzbudza wiele sensacji czy wiele niejasności, jeśli chodzi o rynek ziemi. Przypomnę, że już w czasach Janukowycza mówiło się o tym, że Ukraina sprzedała potężne zasoby czarnoziemu Chińczykom. No na razie jakby takiej oficjalnego potwierdzenia nie ma, że i przede wszystkim no te ograniczenia w moratorium ma mieć wejście wielkim posiadaczom obcego kapitału na rynek ziemi, ale z drugiej strony ci, którzy są przeciwnikami tego moratorium, czy przeciwnikami sprzedaży ziemi, zwracają uwagę, że potężni gracze będą po prostu skupować ziemię przez pośredników, przez podstawione osoby i zwraca się uwagę, że oczywiście tym mogą być też zainteresowani Chińczycy. No a Ukraińcy z kolei, a przede wszystkim ta nowa ekipa, która rządzi Ukrainą, twierdzi, że zniesienie moratorium jest bardzo ważne dla rozwoju ekonomicznego Ukrainy. Eksperci biura prezydenta zwracają uwagę, że uruchomienie z rynku ziemi może spowodować wzrost ekonomiczny Ukrainy od 0,5 do 3%, czyli według biura prezydenta jest po prostu o co walczyć i ta sprzedaż ziemi, uruchomienie rynku ziemi na Ukrainie miałaby być ostatecznie dla Ukrainy pozytywna. W krótkim okresie czasu pewno tak, bo do tego dojdzie wielka prywatyzacja przemysłu. Tak, no prywatyzacja przemysłu może to nie jest do końca tak, ponieważ na Ukrainie i tak większość przemysłu jest już sprywatyzowana, ale są oczywiście potężne przedsiębiorstwa, które są, a przede wszystkim może nawet majątek, który jest w rękach państwowych. Toczy się też walka już o te zakłady, które są sprywatyzowane. Chińczycy są między innymi zainteresowani zakupem potężnych zakładów, które zajmują się produkcją lotniczą Motor Siege. To jest taki jeden z najnowszych tematów, który pojawia się w ukraińskich mediach. Chińczycy tutaj chcieli kupić te zakłady i rywalizują z Amerykanami. Według informacji z wczoraj jedna z osób z otoczenia Trumpa z kolei przyjeżdżała specjalnie na Ukrainę i jest zainteresowana wejściem amerykańskiego kapitału do koncernu Motor Siege. Przyjeżdżał Eric Prince i próbował rozpoznać sytuację, a jeżeli Amerykanie nie kupią tych zakładów, to kupią
Chińczycy. No rzeczywiście Ukraina znajduje się w tej sferze pomiędzy Unią Europejską, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i dokonywanie w tym momencie zakupów przez Chiny jest łatwiejsze na Ukrainie niż na przykład na terenie Unii Europejskiej. Nic dziwnego, że się interesują chociażby takimi zakładami. Te zakłady są ważne z punktu widzenia strategicznego, zajmują się produkcją silników. Polacy też byli zainteresowani tymi zakładami, między innymi współpracą z tymi zakładami w projektach militarnych. Rosjanie też byli zainteresowani, bo Motor Siege produkuje części do samolotów i do silników samolotowych, które wykorzystują Rosjanie. Teraz ze względu na embargo i ze względu na sytuację wojenną ta produkcja jest ograniczona, chociaż ukraińskie media wskazują, że to embargo jest łamane przez Motor Siege. No więc jak widać, Ukraina jest takim polem ekonomicznej bitwy pomiędzy Chinami, Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Bardzo, Pawle, serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa. Paweł Bobołowicz, Poranek Wnet, 6 listopada, godzina 8:01.